Cześć, cześć. Witam Was na trzeciej dyskusji w ramach projektu Ty też tak masz. Są z nami dzisiaj wspaniałe gościnie. Jest Karolina Kozakiewicz ze Stowarzyszenia Asfera, aktywistka aseksualna i aromantyczna oraz Anna Urbanek, edukatorka seksualna działająca również w Fundacji Dziewuchy Dziewuchom. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o seksualności, nie tylko o samym seksie. Porozmawiamy o seksualności bardzo szeroko, o różnych rzeczach, o których być może nie dowiedzieliście się w szkole, w domu, ani trochę nigdzie. Też o tym, że takie pozytywne podejście do seksualności wcale nie oznacza, że musisz ten seks uprawiać, czy że jest jakakolwiek poprawna liczba osób partnerskich, które miałaś w życiu. Oczywiście, jak za każdym razem, zapraszam do komentowania i do zadawania pytań, a przed rozmową zaczynamy tradycyjnie animacją. Także zapraszam do obejrzenia. Ej, dziewczyny, patrzcie, ale świetny facet. Weź, napisz do niego. Ja ostatnio trafiłam na super typa. W opisie miał, że nie szuka niczego poważnego. Ja akurat miałam wolny wieczór, więc przesunęłam w prawo. I co? Zaczęliśmy gadać i umówiliśmy się za kilka godzin. No, niezły był. Mieliśmy super seks. Po tym już go nie spotkałam, ale było ekstra. Facet na jedną noc? Szczerze? Ja bym tak nie mogła. Trzeba się szanować. Ty też tak masz? Wmawia się nam, że uprawiając seks bez zobowiązań stracimy godność. Mamy tego dość. Dzięki za obejrzenie animacji. Mam nadzieję, że Wam się podobała. I pierwsze pytanie do moich gościń. Czy Wy też tak macie? Czy Was też spotykają jakieś takie sytuacje, gdzie osoby z waszego otoczenia oceniają w jakikolwiek sposób wasze podejście do seksualności, czy ogólnie podejście do seksualności, jakie by ono nie było? Dobra, to może ja zacznę. Mi się to już nie zdarza od tak naprawdę wielu, wielu lat, natomiast pamiętam, że gdzieś tam w szkole, w gimnazjum, w liceum faktycznie zdarzały się właśnie jakieś takie komentarze głównie dotyczące osób kobiecych, najczęściej niestety raczej raczej miłujące kogoś. Także, ale mam wrażenie, że to już jakby gdzieś tam powoli im jestem starsza, tym mniej mam w swoim otoczeniu osób, które oceniają inne osoby ze względu na to, czy mają seks, jaki mają ten seks i tak. Czyli bardziej też kwestia tego, jakimi osobami się otaczasz w tym momencie, niż tego, że nie wiem, twoi znajomi wyrośli po prostu z zadawania głupich pytań. Tak, tak mi się wydaje. Karolina, jak u ciebie? U mnie to jest tak, że rzeczywiście podzielam doświadczenia Ani, że trochę właściwie tak często mi się to już nie zdarza, bo w ogóle jestem bardzo wyautowaną osobą aseksualną i aromantyczną, ale w przeszłości, kiedy byłam młodsza, kiedy byłam w liceum, to kiedy gdzieś właśnie temat wychodził, że jestem aseksualna i aromantyczna, chociaż wtedy jeszcze mówiłam bardziej, że sam aseksualna, bo jeszcze nie do końca rozumiałam swoją orientację romantyczną, to jakby wtedy się pojawiały takie komentarze, ale nie slut shamingujące mnie, tylko virgin shamingujące mnie, że jakby co, że to tak można i czy tak będziesz miała zawsze i może z tego wyrośniesz, a może pomogę ci znaleźć kogoś i takie tego typu rzeczy. Albo nawet po prostu to były takie, kiedy zdawałam sobie sprawę, że niektóre osoby wiedziały, to były takie niewerbalne jakby komunikaty, no, że jakiś temat taki zaczynał się, to jakby mnie wyłączono z tej dyskusji, albo to było takie jakby takie bardzo podprogowe, co nie? Takie niewerbalne mikroagresje wobec mnie. Także tak, też tak mam w innym kontekstach, ale tak.
No właśnie, bo też jest takie założenie, że wszyscy uprawiają seks i wszyscy chcą uprawiać seks i wszyscy chcą wchodzić w romantyczne związki. I to jest jakaś oczywista oczywistość i to jest jakieś takie bardzo przezroczyste i nikt się nad tym nie zastanawia. A no właśnie jakby być może też nie wszystkie osoby, które nas oglądają, ogarniają temat, więc może tak zacznijmy też od podstaw, o co chodzi z tą aseksualnością i o co chodzi z tą aromantycznością i dlaczego to jest spektrum, że tak zaspoileruję trochę. Spektrum aseksualności, pod tym parasolem są różne orientacje, które łączy to, żeby osoby nie czują pociągu do żadnej płci w ogóle. No, jestem aseksualna, czyli ja nie czuję pociągu do osób żadnej płci. Są osoby na przykład demiseksualne, kiedy czują pociąg do osób, tylko w momencie, kiedy zawiążą bardzo silną emocjonalną więź z nimi. Są osoby fraseksualne, które czują pociąg na przykład przy pierwszym poznaniu osoby, kiedy jeszcze właśnie do takiego emocjonalnego zawiązania nie doszło. I na przykład te osoby demiseksualne i fraseksualne, ogólnie te z szerego spektrum, mogą na przykład mieć ten pociąg nakierowany na jakąś płeć mimo wszystko. Także na przykład ktoś może być demiseksualny, biseksualny w tym sensie. Także tak, to jest seksualność, spektrum as, a spektrum aromantyczności, spektrum aro, to jest właściwie odpowiednik spektrum aseksualności, tylko że aromantyczności, czyli braku pociągu romantycznego do żadnej płci. Ja też jestem osobą aromantyczną, nie czuję pociągu romantycznego do żadnej płci, ale na przykład jestem osobą queer platoniczną, czyli taką osobą, która jednak na przykład trochę ten pociąg romantyczny i platoniczny trochę ze sobą czasem łączy, bo mam bardzo duże, dość duże potrzeby emocjonalne ogólnie, także to też jest właśnie spektrum właśnie w tym kontekście nawet takiego pociągu platonicznego i sensualnego i tak dalej, i tak dalej. Czego ludzie nie rozumieją, jak mówisz, że jesteś aseksualna czy romantyczna? Przede wszystkim mylą to pojęcie z brakiem libido. No to są zupełnie różne dwie rzeczy, bo można mieć libido i można być osobą aseksualną. I to libido osoby aseksualne mogą normalnie po prostu władowywać w kontakcie z inną osobą, czy masturbując się. Czy nawet, nie wiem, mogą robić jakieś inne ćwiczenia, na przykład fizyczne, gdzie na przykład gdzieś napięcie z nich schodzi, bo to zależy od osoby. No a libido to jest zupełnie inna kwestia, bo osoby, które mają niskie libido, wciąż mają, na przykład czują pociąg seksualny do mężczyzn czy kobiet, czy osób niebinarnych, czyli widzą ich i czują, że jakby im się podobają seksualnie, no ale po prostu nie mają. Nie ma tej energii seksualnej, żeby na przykład do tego stosunku doszło, czyli to są zupełnie dwie różne rzeczy. Oczywiście ja tutaj tak mówię to bardzo ogólnie, to pewnie Ania by mnie poprawiła teraz, jak o tym mówię, ale tak w skrócie. To przede wszystkim właśnie mylą to z libido, mylą to też z traumami czasem, że jakby to jest aseksualna i romantyczna, pewnie ktoś się skrzywdził, bo jakąś traumę miałaś, więc po prostu musisz dać ludziom kolejną szansę, czy coś takiego też się zdarza. Ania, to może ty uzupełnisz faktycznie, czy w twojej karierze edukatorki seksualnej, czy ci się zdarza w ogóle pracować z tematem aseksualności i tłumaczenia, czym się różni brak pociągu od braku libido? Szczerze mówiąc, nie do końca mi się to zdarza, w sensie ten temat faktycznie jest... przyznam, dość niszowy, więc rzadko mam okazję pogadać na ten temat, natomiast pamiętam, jak robiłam kiedyś prezentację o różnych orientacjach na studia i szukając właśnie różnych treści na temat osób aseksualnych, trafiłam na świetny tekst, który tak naprawdę bardzo mocno podsumował i jakoś wyjaśnił to mojej grupie zajęciowej, że mówienie o sobie seksualnej, że może jeszcze kogoś nie znalazłaś, może nie poznałaś tej właściwej osoby, jest jak mówienie o sobie, która ma alergię na koty, że może jeszcze po prostu nie trafia na tego właściwego kota, który jej nie uczuli. Także i mam wrażenie, że jakby to trafiło najbardziej do,
do osób Tak. na tej prezentacji. Ja może tak jeszcze dodam w ogóle, że ja reprezentuję taką postawę osoby seksualnej, która jest gdzieś tak seks neutralna, albo tak seks jakby niechętna, że ja sama jakby nie ciągnę tego, nie robię tego, ale są też aseks pozytywne, w sensie, że są seks zaangażowane w swoich relacjach partnerskich czy niepartnerskich i jakby to jest okej. No i właśnie nawet osoba seksualna może uprawiać z inną osobą seks i wciąż być aseksualna i jakby no naprawdę ona jakby jest w tej relacji seksualnej z kimś, no to jak możesz jej mówić, że musi szukać kogoś innego po prostu, no jakby to nie ma sensu. Taka dygresja ode mnie jeszcze. Ja myślę, że to jest mega ważne, bo to faktycznie gdzieś też trafiłam na taki mit, że osoby aseksualne nie uprawiają seksu. Jest to mit, nie jest to prawda, bo rozdzielamy tutaj trzy rzeczy, czyli właśnie pociąg, rozdzielamy libido i rozdzielamy zachowania seksualne. To, jeżeli to jest gdzieś spójne, czy spójne, jak pokrywa się po prostu okej, jak się jakoś nie pokrywa, to też okej. I to jest jakaś rzecz, o której myślę, musimy pamiętać. No dobra, a jak rozmawiać o tym temacie, tak z waszego doświadczenia, żeby jakoś nie naruszać granic? Bo tak jak mówiłaś, Karolina, no, że są na przykład osoby, które w ogóle seks nie, no też mogą być osoby, które po prostu nie tylko nie chcą i zupełnie nie, ale zupełnie jakoś takie odrzuca od tego tematu, nie? A trochę jest też tak, że seks nas otacza wszędzie, po prostu niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie. Więc czy jest taki jakieś wskazówki, jak rozmawiamy ze znajomymi, jak być, wiecie, bardziej wrażliwymi na osoby, którym jakieś niewygodne pytania, czy niewygodne, niewłaściwe pytania po prostu mogą zrobić krzywdę? No ja myślę, że w ogóle zadawanie pytań odnośnie naszych zachowań seksualnych, kontaktów seksualnych jest zwykle tak dosyć na miejscu, dopóki mamy konsentu drugiej osoby, żeby o to zapytać. A często osoby seksualne są stawiane pod taką ścianą, często kiedy się outują, to często właśnie się pytaje, czy one uprawiały z kimś seks i tak dalej i to jest, to jest bardzo często ciężkie, jakby wiąże się z coming outem osobom taka właśnie dosyć duży stres pod tym względem, bo nie każdy ma się ochotę zwierzać. Tym bardziej, że czasem osoby są stawiane pod taką ścianą, że na przykład faktycznie były molestowane, bo na przykład powiedziały komuś, że są aseksualne i ktoś próbował je naprawić i molestował je. No i teraz kolejna osoba się pyta, czy one są jakby o co chodzi z aseksualnością i czy one uprawiały kiedyś seks, albo nie wiem, były w jakimś kontakcie seksualnym i mają w głowie to, że były molestowane i teraz co mają powiedzieć? Powiedzą prawdę? To ta osoba, która się pytała, powie, no to przez tą traumę masz to, jesteś aseksualna czy aseksualna, seksualną. Także to jest bardzo, bardzo skomplikowane i nie ma, myślę, takiej jednej rady, jak o tym rozmawiać. Myślę, żeby zawsze się pytać, jak ktoś się czuje z tym, żeby o to zapytać. I też może nie przy pierwszym razie. Myślę, że warto zawsze iść poczytać, bo jest coraz więcej materiałów na temat aseksualności i myślę, że naprawdę może się z nich sporo dowiedzieć, nie trzeba tego wyciągać od osób. Tym bardziej, że często ludzie sami nie znają takich szczegółów i często sami się edukują, czytają, bo powiedzmy są w procesie jakby tego zrozumienia, że są asami. Także po prostu bycie wrażliwym i tak samo jak się nie pyta, nie wiem, jakichś osób, które nie wiem, są heteroseksualne, to nikt nie pyta się ich, no to miałaś seks z mężczyzną, miałaś seks z kobietą, żeby to teraz wie, że jesteś heteroseksualny, to nie jakby to jest takie, no jakby analogia taka, która myślę, że pokazuje w jakim sensie to jest śmieszne. Nie? Ja nie pytam tylko o aseksualność, nie? Jakby pytam szeroko o. Znaczy tak, no jakby z mojej perspektywy najważniejsze jest konsent również w rozmowie, żeby sprawdzić, czy to jakby w ogóle, no bo czasami to jest naturalne, że po prostu chcemy się dowiedzieć czegoś nowego, tylko warto mieć wrażliwość na te osoby, z którą rozmawiamy, czy to jest dla niej okej, że gdzieś wjeżdżamy, czy zaczynamy drążyć jakiś temat, no bo nikt nie ma obowiązku z nami rozmawiać na żaden temat, tak samo jak ja w mojej pracy
Na przykład jak pracuję na streetie, czyli po prostu podchodzę do osób siedzących gdzieś tam w określonych miejscach, no to ja też ich pytam, czy w ogóle mają jakby przestrzeń, żeby ze mną porozmawiać. Mówię, że jestem edukatorką seksualną, że jestem edukatorką też pracującą w nurcie redukcji szkód i czy mają chęć, czy mają ochotę, i czasami się zdarza, że nie mają ochoty, więc no wtedy po prostu mówię im, że dziękuję, życzę im miłego dnia i odchodzę, bo nie ma co naciskać. Czasami ktoś nie ma przestrzeni tego dnia, czasami w ogóle nie będzie chciał rozmawiać na ten temat i naszym obowiązkiem jest szanowanie tego. Okej, myślę, że totalnie pociągnijmy temat konsentu, bo myślę, że w najpopularniejszym rozumieniu konsent dotyczy już momentu, jesteśmy w sytuacji stricte seksualnej, konsent, czyli czy seks się odbędzie. Ale jakby to nie jest tylko to, no bo sama mówisz, że też w kwestii rozmowy na przykład, to rozpracujmy jakby ten temat. Tym bardziej, że mam wrażenie, że jest też dużo mitów wokół konsentu, między innymi na przykład, że pytanie o zgodę psuje nastrój. Różne inne. Tak. Więc tak, tak naprawdę to, że to zepsuje nastrój, jest jakąś taką najczęściej w ogóle wyrażaną obawą, a można to pytanie zadać naprawdę na wiele sposobów. Ja wychodzę z założenia, że też to jest okej, żeby się zapytać, czy można kogoś pocałować, na przykład będąc tam na pierwszej, drugiej, czwartej, czy nawet ósmej randce. To jednak jeśli to pytanie jest wyrażone bardzo otwarcie, to po pierwsze nie musi wcale być zniechęceniem, tylko może być odebrane wręcz przeciwnie, jako coś bardzo pozytywnego, bo to też tak naprawdę nam gdzieś daje bardzo mocne poczucie, że ta druga strona będzie respektowała nasze granice, więc daje nam to automatycznie poczucie bezpieczeństwa, co jest moim zdaniem super, a bez tego pytania tak naprawdę nie mamy gdzieś tam zaszczepionego tego poczucia, a poza tym no jakby ja wychodzę z założenia, że to nie musi być zawsze pytanie takie wprost, taka sztywna formułka, zapisujemy to na ręku i po prostu zerkamy i czytamy jak z kartki, tylko to też są pytania... Chyba u notariusza. Tak, tak, to jest bardzo absurdalnie, ludzie potrafią do tego podejść, ale to właśnie to są pytania, czy to jest okej, co robię, czy ci się to podoba, czy chcesz, żebym, nie wiem, kontynuowała, czy to będzie okej, jeśli, nie wiem, dotknę cię tu, czy gdzieś tam indziej. Natomiast no, konsent jest przede wszystkim rozumiany jako świadoma i entuzjastyczna zgoda. Ta zgoda musi być świadoma, bo no tak naprawdę ciężko jest nam wyrazić konsent, na przykład jeśli jesteśmy pod wpływem jakichś substancji różnych psychoaktywnych, od alkoholu poprzez wszystkie inne substancje, jakie są dostępne, i entuzjastyczne, ale to nie chodzi o to, że po prostu ktoś ma zacząć krzyczeć i podskakiwać z radością, tylko żeby mieć pewność, że na przykład nie jest to wywarte przez jakąś presję czy przymus. No i też bardzo ważnym jest to, że jeśli dostaniemy odpowiedź nie wiem, to nie wiem zawsze oznacza nie. To jest myślę w ogóle mega, mega ważne i też chyba trzeba to podkreślać po prostu jeszcze częściej i jeszcze bardziej. Tak i też tak naprawdę jeśli ktoś nam odpowie, że nie wiem, no to nie ma moim zdaniem żadnych przeciwwskazań, żeby na przykład nie uszanować zdania takiej osoby, nie poczekać, jakby... Czyli nie wiem, oznacza, że po prostu wróćmy do tematu kiedy indziej. Tak, ale na ten moment zawsze to będzie nie. Jeśli ktoś mówi, że nie wie, to na ten moment jest to nie i być może można gdzieś później do tego tematu wrócić, ale dalej pytając, nie robiąc jakichś założenia, że dzisiaj osoba powiedziała mi, że nie wie, to na pewno jutro już się zdecyduje. To jest chyba też podstawa, nie? Nie robimy założeń i nie robimy założeń odnośnie seksualności, nie robimy założeń odnośnie tego, co osoba chce nam powiedzieć, czy nie robimy założeń odnośnie tego, w jakie zachowania osoba chce z nami teraz się zaangażować.
Tak, no i pamiętajmy, że też pytanie o ten konsent może być postrzegane jako coś bardzo sexy przez tę drugą osobę. Bo to da się zrobić i mówię to jakby z własnego doświadczenia osoby, która kilkukrotnie usłyszała takie pytanie i to za każdym razem było super. Także tak, pytajmy się o konsent, moim zdaniem to jest bardzo sexy. Jak ty się boisz, że to zepsuje nastrój, to po prostu trzeba ćwiczyć zadawania tego pytania na tak wiele sposobów, aż znajdą się takie, które nastroju nie będą psuć, a wręcz będą go jakoś podbijać. Tak, i też nie ma po prostu co się krępować, żeby się zapytać. No i konsent też dotyczy, tak jak też wspominałyśmy wcześniej, że konsent dotyczy też rozmowy i konsent dotyczy pytań. Bo tak sobie myślałam, że jak się mówi o konsencie, właśnie mówi się wprost o seksie, no to w jaki sposób, teraz też trochę bardziej wiemy, ale w jaki sposób konsent ma się łączyć z osobami aseksualnymi? W związku z tym, że jakby już mamy rozpracowany ten mit, że osoby aseksualne nie uprawiają seksu, no to w sposób oczywisty. Ale czy jak bardzo jest powszechne z twojego doświadczenia, Karolina, właśnie, że nie wiem, osoby pytają o zgodę na to, żeby zapytać o seksualność, o romantyczność, o twoje doświadczenia, o to, jak się czujesz w takich rozmowach. Czy, nie wiem, no tak jak sytuacja powiedzmy podobna do animacji, czyli jest impreza, pojawia się temat. Cóż, jeśli chodzi o mnie, na przykład jak ktoś się zaczyna jakby pytać, jak komuś mówię, że jestem aską, aroaską, to często ludzie się pytają, czy to jest okej, okay, żeby ciebie zapytać, bo często jakby oni są tak zszokowani, że jakoś tak chyba sama im to wychodzi, ale też często na przykład ludzie do mnie piszą jakby prywatne wiadomości na temat tego, czy są asami. I się zwierzają z takich różnych bardzo intymnych rzeczy i często nie pytają się, czy ja chcę to czytać. No ale jakby jestem gdzieś tam w terapii, jestem też gdzieś tam wyposażona w takie narzędzia, które mi pomagają sobie z tym radzić jako aktywistce, bo jakby wchodząc w to trochę też wiedziałam, że tak może być i gdzieś tam to byłam przygotowana. Ale w ogóle myślę o konsencie nie tylko w kontekście pytań, ale w ogóle relacji aseksualnych, ponieważ w ogóle najnowszy raport kampanii przeciw homofobii wykazał, że z tych wszystkich grup nieheteronormatywnych to właśnie osoby seksualne najczęściej dostają przemocy seksualnej. I to jest często taka przemoc, wydaje mi się, znając doświadczenie różnych osób, to jest taka przemoc, taka przemycana, to jest takie sexual coercion, czyli to jest taka manipulacja seksualna, czyli że to się tyczy nie tylko asów seks pozytywnych, w sensie, że seks zaangażowanych i tych seks nieprzychylnych, w sumie to wszystkich, bo każdy może nie mieć ochoty na seks, no ale powiedzmy, że może gdzieś tam dotyka tych bardziej nie zawsze przychylnych, to na przykład taka manipulacja, że wiesz co, jakby czekałam cały miesiąc i teraz jak się nie zgodzisz, to chyba cię rzucę, no bo jakby jak to ma wyglądać? I oczywiście osoby aloseksualne mają jak najbardziej prawo wyrażać swoje potrzeby, to nie jest tak, że nie mogą, aloseksualne, czyli nie aseksualne, to jest taka nazwa, ale często się dzieje w takim kontekście, kiedy do tego kontaktu ma już dojść i te osoby są tak tricked, tak są manipulowane, żeby się zgodzić, no bo teraz stracą tą osobę, co nie, no i ile będą miały kogoś znowu szukać, będą znowu same i to jest bardzo takie ciężkie decyzje i potem często ludzie się czują z tym źle, no bo jakby nie chcieli tego, ale się zgodzili, no bo chcieli, żeby ta osoba przy nich została. Oczywiście niektóre osoby mogą to robić no po prostu z czystego, nie wiem, uczucia, troski o te potrzeby seksualne tej osoby partnerskiej i jakby mogą mieć na to ochotę i jakby to nie będzie za nich duży problem, ale często jednak ten kontekst tej manipulacji się pojawia właśnie tego typu. Chociaż powiem tak, że to się nie ogranicza, tylko że to zawsze te allo osoby, te nieaseksualne są tymi sprawcami przemocy, bo chcę od razu powiedzieć, że to nie jest tak, że w relacjach osoba seksualna plus osoba seksualna tego konsentu jakby to nazwania z konsentu, absolutnie nie. Bo myślę, że to jest temat do przepracowania w naszej społeczności, bo może ktoś z naszej społeczności nas ogląda. Ja na przykład spotkałam w mojej relacji partnerskiej z osobą właśnie spektrum aseksualności, doznałam takiej przemocy seksualnej, ponieważ to jest może bardzo
prywatne i autentyczne zwierzenie, więc może jak ktoś nie chce tego słuchać, to nie wiem, może na chwilę się, nie wiem, ogłuszyć teraz nasze spotkanie, ponieważ ta osoba bez mojej, jakby ona wiedziała, że ja nie chcę oglądać jej genitaliów. A i tak mi je pokazała, bo stwierdziła, że no ale to jest aseksualna, a nie antyseksualna. Nie masz jakiejś traumy seksualnej, więc to może nic aseksualna. I pokazała mi te genitalia bez mojej zgody i potem bardzo źle czułam. Więc ten konsent to nie jest tak, że osoby allo zawsze konsent osami, bo między nami też musi być ten konsent, nawet w takim kontekstach, nie wiem, oglądania siebie nawzajem, swoich części ciała intymnych. Trzeba mieć zgodę drugiej osoby, żeby coś takiego robić, więc jakby chciałam odczarować ten mit, że zawsze osoby alloseksualne są te złe. Często myślę, że one, że osoby alloseksualne się edukują na temat konsentu, bo jakby wiedzą, że ich dotyczy. A osoba seksualna nie, osoba spektrum nie, nie zawsze przynajmniej, albo może czują się z tego zwolnione, więc teraz apeluję, żeby jednak to robiły, bo to jest ważne. Ja myślę, że powiedziałaś w ogóle mnóstwo mega ważnych rzeczy, więc ja bym też chciała powtórzyć, żeby to wybrzmiało. Jeżeli ktokolwiek chce się zwierzyć obcej osobie z jakichś swoich doświadczeń, albo nawet znajomej, to tutaj też jest potrzebny konsent. Czyli nie idziemy do osób, żeby opowiedzieć im historię, zwłaszcza ciężkie, traumatyczne, jakiekolwiek, bez zapytania, czy możemy to zrobić, bo to są rzeczy obciążające. I druga rzecz, wysyłanie nagich fotek bez zapytania, czy możemy to zrobić, to też jest wtedy przemoc, to jest przemoc seksualna, też jest wymagany konsent. Ania, może chcesz tutaj uzupełnić jeszcze perspektywę właśnie alloseksualną, bo myślę, że to są takie problemy, które gdzieś łączą trochę wszystkich. Tak, no, to dostawanie niechcianych nudesów jest, no chyba dotyczy po prostu nas wszystkich. I moim zdaniem bardzo często osoby zapominają, że wypadałoby się też zapytać. Ale tak naprawdę no, to nie jest nic trudnego. Naprawdę można się o to zapytać wprost, szczególnie jeśli siedzimy gdzieś tam na tych social mediach i mamy sobie ochotę coś powysyłać, no to naprawdę się, po prostu się spytajmy. W sensie to naprawdę nie jest już nic trudnego. Dodatkowo, nawet jeśli ktoś może uznawać, że będzie się trochę bardziej wstydzić, pytać o konsent tak na żywo, no to jednak w internecie może łatwiej zacząć gdzieś to ćwiczyć, próbować, jeśli faktycznie odczuwamy jakąś potrzebę wysyłania sobie zdjęć jakkolwiek erotycznych. Jeżeli wstydzisz się zapytać o konsent, to dlaczego nie wstydzisz się wysyłać bez pytania nudesów? To jest też coś, co mnie zawsze bardzo zastanawiało. Po prostu jaki jest proces, jaki tutaj prowadzi? No. Tak, bo to absolutnie nie jest logiczne. Też myślę, Karolina, powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że tak, że to jakby nie tylko dotyczy osób właśnie alloseksualnych. Że to jest też tak naprawdę niezależnie od tego, jaką mamy tożsamość, z jaką orientacją się identyfikujemy, to nie ma znaczenia, bo jakby tego typu rzeczy w każdej relacji potencjalnie mogą nas spotkać. Myślę, że to nasza rozmowa jest też trochę po to, żeby może uwrażliwić osoby, które nas oglądają i żeby może ktoś dzięki temu go uniknął, chociaż jedna osoba, chociaż raz. Jestem też ciekawa, jak wygląda sytuacja tak ogólnie w Polsce, to znaczy wśród społeczności, z którymi pracujecie, z waszych perspektyw, czyli z perspektywy i aktywistki aseksualnej, aromantycznej i z perspektywy edukatorki seksualnej. Czyli na przykład, nie wiem, jaka jest świadomość różnych kwestii, różnych istnienia w ogóle różnych orientacji, czy jaka jest świadomość, jaka jest wiedza edukacji seksualnej. Tu jest dużo pytań napakowane naraz, ja wiem, ale daję wam po prostu taką wolną rękę bardziej. No mi się wydaje, że bo tak, ja nie pracuję z osobami poniżej 16 roku życia, to są osoby, to jest młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli.
I mogę powiedzieć, że no już tak naprawdę od lat widzę tę tendencję, że osoby ze środowiska LGBTQIAP+ są ogólnie bardziej świadome we wszystkich tematach dotyczących edukacji seksualnej i też jakby rozumienia społeczności LGBTQIAP+, ponieważ są jej częścią. I tak, to jest jakby zawsze taka praca z osobami queerowymi jest jak dla mnie bardziej pogłębiona. W sensie, że można poruszyć więcej tematów, bo zazwyczaj te podstawy, takie no, podstawy są jednak im znane, na przykład osoby queerowe w Polsce zazwyczaj na przykład wiedzą, żeby wykonywać regularnie testy na HIV, HCV i na kiłę, wiedzą, gdzie się można przebadać za darmo. Ja pracuję w Warszawie, więc w Warszawie jest kilka takich punktów konsultacyjno-diagnostycznych, ale tak naprawdę te punkty konsultacyjno-diagnostyczne są w każdym większym mieście w Polsce, gdzie takie badania można wykonać bezpłatnie i anonimowo. I zazwyczaj wyniki dostaje się w 15 minut i to jest właśnie ta grupa, która o tym wie i robi te badania faktycznie z jakąś tam regularnością, więc tylko tak naprawdę wystarczy zapytać, a czy kiedyś robiliście, robiłyście, i zazwyczaj jest odpowiedź twierdząca. Większość jednak tych dorosłych heteroseksualnych i młodzieży heteroseksualnej nigdy o tym nie słyszała. Przy czym też podkreślmy, myślę, to, że nie musisz uprawiać seks, mieć doświadczeń seksualnych, żeby to było spoko się przebadać. Tak, tak. Tutaj też muszę zaznaczyć, że na przykład w grupie ryzyka przy zakażeniu wirusem HCV są tak naprawdę wszystkie osoby korzystające kiedykolwiek z usług dentysty, kosmetyczki, fryzjera, barbera, bo do zakażenia tym wirusem wystarczy niewidoczna gołym okiem ilość krwi i po prostu niedokładnie zdezynfekowane narzędzia pracy tych osób, więc tak, no warto wykonywać takie badania, również też na przykład dlatego, że kiłą można się bardzo rzadko, natomiast jest to możliwe, zakazić przez pocałunek, ponieważ kiła może nam się zagnieżdżać w jamie ustnej i w gardle. Więc tak, dlatego zachęcam zarówno osoby aktywne seksualnie do wykonywania sobie takich badań, jak i osoby nieaktywne seksualnie. Karolina, a twoja perspektywa na przykład właśnie na świadomość aseksualności, aromantyczności? Ja w sumie, tak jak Ania, pochwalę polskie queery, bo są rzeczywiście świadome, naprawdę. Powiem, że edukacja na temat aseksualności czy aromantyczności to w ogóle jakby nie ma jeszcze nawet o czym mówić w takiej sensie systemowej, bo aseksualność jest uznawana przez bardzo niewiele organizacji na świecie. Jest na przykład uznawana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, ale WHO czy inne ważne organy ciała, które mają takie wpływy światowe na medycynę, na psychologię, nie uznają nas. I myślę właściwie, że w tej samej organizacji queerowej, którą mam tutaj w Polsce, ze względu na nasze uciśnienie, ze względu na te wszystkie rzeczy, przez które musimy tutaj przechodzić, mam sobie bardzo dużo empatii i naprawdę w Polsce świadomość na temat aseksualności, nawet aromantyczności, bo ona zwykle jest trochę mniejsza, jest naprawdę całkiem spora. Ja jestem aktywistką, która też właśnie działa na takim polu systemowym, czyli ja bym chciała gdzieś tam dojść dalej, wyżej, żeby jednak ta seksualność była widoczna na takim polu europejskim, światowym bardziej, żeby jednak nas uznano, tak samo jak uznano, WHO uznało po kolei, wykreślono z listy chorób homoseksualność, transpłciowość i tak dalej, prawda? No ale to będzie droga przez mękę, bo mam takie wrażenie, że w Europie Zachodniej to często queery właśnie już czuły, że one wszystko, że one większość już wygrały i jakby nie chce im się starać, jakby trochę wyszło w ogóle z tego poczucia takiej solidarności. I na przykład Ilga Europe, ona nie uznaje aseksualności, nie prowadzi raportów na temat asów, tak jak KPH to robi na przykład. I naprawdę myślę, że ta świadomość tutaj jest dosyć duża w Polsce, jakby myślę, że bardzo duża nawet, bym powiedziała. I to mnie bardzo cieszy i paradoksalnie w tym wszystkim
w tym samym barwie, w którym jesteśmy, już tak to nazwijmy, to rzeczywiście ten temat jest u nas, dobrze się trzyma, ludzie są inkluzywni, nawet świadczy to o tym, to, że zostałam zaproszona właśnie na spotkanie z wami. To jest wspaniałe i o tym, bo mój pies sobie wszedł. I to właśnie świadczy o tym, że jednak ta edukacja u nas oddolna jest, jakby idzie w dobrym kierunku. Tak, mi bardzo zależało, żeby tutaj włączyć też tą perspektywę aseksualności, bo mam wrażenie, że właśnie kiedy mówi się o seks pozytywności, czyli takim nieoceniającym podejściu do seksu, no to mówi się właśnie o samym seksie, to znaczy o perspektywie relacji seksualnych i romantycznych z innymi osobami, ale wydaje mi się, że jest też ważne, żeby podkreślić, że nie musisz i że to też jest okej. I mówicie, że polskie queery ogarniają, ale tak wyobrażam sobie, być może przestrzelę, ale tak sobie wyobrażam, że być może oglądają nas jakieś dziewczyny, które na przykład do tej pory zakładały, że po prostu mają niskie libido i właśnie spotkały jeszcze tego jednego. Bo jednak to takie ciśnienie kulturowe, to taki nacisk ze strony otoczenia, jest bardzo silny, nie? I to jest oczywiste, że nie wiem, w szkole to przecież musisz się zakochać w koledze z klasy najlepiej, czy w równoległej, albo w starszym. Wszyscy się po tobie spodziewają, że w pewnym wieku to już będziesz miała jakieś doświadczenia. Więc być może osoba, która nie czuje pociągu, to na razie sobie to tłumaczy, że to jest kwestia niskiego libido, czy traum i tak dalej. Jak się dochodzi do takiego wniosku, że jak się znajduje to swoją tożsamość i gdzie szukać jakiejś podpowiedzi i tych wszystkich materiałów, na które patrzysz i mówisz, o Boże, ja też tak mam to o mnie? Cóż, ja poczułam bardzo wcześnie, że coś ze mną, że odstaję od, nie wiem, koleżanek, które były heteroseksualne. Od tych heteronorm odstawałam tak mocno, czułam wewnętrznie. I ja bardzo intensywnie szukałam tego, o co ze mną chodzi, co nie. I mam teraz właśnie 2 lata, wtedy miałam 15 lat, to było 7 lat temu. I wtedy wiedza na temat aseksualności naprawdę była o wiele niższa niż teraz jest. To, co się wydarzyło przez 7 lat, to jest po prostu kamień milowy. No ale gdzieś takie pierwsze artykuły po angielsku znalazłam. Miałam takie, kurde, to jest o mnie. Jakby miałam takie, tego potrzebowałam. Ale jestem taka właśnie, no ja tego potrzebowałam wewnętrznie i ja tak często mam, że lubię się etykietkować w życiu. Czy coś chodzi o jakąś diagnozę, czy cokolwiek, jakby nawet takie niezwiązane z seksualnością. I to może z tego wynikało. Wiem, że dużo osób tego nie potrzebuje tak się nazywać. I jakby dopiero potem, kiedy się konfrontują w życiu, właśnie w jakichś relacjach, do tego dochodzą często. Bo na przykład są aloromantyczne i są aromantyczne, wchodzą w relację romantyczną i wtedy jakby ten kontakt seksualny często wychodzi. I tak dochodzą do tego, że są seksualne. A co do tej takiej przymusowej heteroseksualności, tego kompheto, o którym wspomniałaś, Paula, to ja na przykład miałam tak, że jestem aromantyczna i mi na przykład też się bardziej estetycznie podobały osoby kobiece, to ja wtedy myślałam, że to heteroromantyczne, no bo jakby nie ma szans, że jakby na takim poziomie u mnie to się jakby przeszło, że ja na pewno jestem heteroromantyczna i też miałam takie, na przykład na mnie amatonorma, czyli takie przymus, taka normatywność, która mówi o tym, że wszystkie osoby są zaangażowane gdzieś tam w życiu, normatywnym jest bycie zaangażowanym w jakieś relacje romantyczne, seksualne, to mnie to bardziej na tym romantycznym poziomie właśnie wzięło, że jakby ja tak bardzo chciałam poczuć tę romantyczność i być właśnie, bo to jest takie, wydawało mi się, miłe i takie fajne, wszystkie bajki, bo gdzieś tam to z dzieciństwa by mi zostało, co nie? Jeszcze miałam 15 lat, to jeszcze gdzieś tam to nie był taki daleki czas, kiedy byłam dzieckiem. I może ten seksualny kontakt, jakby nie miałam takiego poczucia, że jakby muszę, jakąś taką presję na sobie nie miałam w tym sensie, ale też przez to, że jakby miałam mniej takich komunikatów, no bo jakby tych komunikatów seksualnych jest jakby na przykład mniej w bajkach, bo to są bajki dla dzieci, a te romantyczne było ich bardzo dużo zawsze i stąd właśnie miałam sobie taką dużą presję właśnie, żeby jednak być tą osobą heteroromantyczną. I teraz taki disclaimer, żeby nie było, że osoby seksualne i heteromantyczne są queerami, są. Ja tylko mówię o swoim doświadczeniu, które jakby nie sprawia, że doświadczenia osób heteroromantycznych są mniej queer, po prostu
jakby ja doszłam do tego, że nie byłam heteroromantyczna i to był u mnie ten comp head w sumie po prostu. W ogóle mi się wydaje, że warto by było tutaj zaznaczyć, że ta sekspozytywność tak naprawdę dotyczy tego, żeby nie oceniać żadnych konsensualnych zachowań innych osób, niezależnie od tego, czy uważa, czy jakby, czy jest ich dużo, czy jest ich mało, czy ich w ogóle nie ma. W sensie po prostu jakby sekspozytywność z założenia nie ocenia wyborów innych, o ile są konsensualne. Bo są osoby, które uprawiają dużo seksu, uprawiają mało seksu, uprawiają seks waniliowy, w ogóle nie uprawiają seksu, albo uprawiają seks bardzo fetyszowy, albo tylko troszeczkę fetyszowy. I jakby gdzieś wydaje mi się, że jako społeczeństwo musimy się nauczyć, że to wszystko jest w porządku, że tak naprawdę to też nie do końca jest nasza sprawa, jak i czy ktoś uprawia seks. Do momentu, w którym nie ma w tym żadnych naruszeń, to wszystko jest w porządku. To jest mega, mega ważne, co powiedziałaś. I tak, gdzieś pod takim hasłem planowałam właśnie porozmawiać, myślę, że to jest za rzadko wybrzmiewa, nie? Faktycznie mówimy o sekspozytywności, mówimy o seksie jako takim. To znaczy zakładamy, że osoby na pewno ten seks uprawiają i chcą. I to jest ta amatonorma, o której Karolina mówiłaś. A tak, jakby nie oceniajmy, to nie jest nasza sprawa i nie interesujmy się. I może też niekoniecznie zadawajmy pytania. To znaczy to też padło już, nie przywołam, która z Was to powiedziała, ale to jest też bardzo ważne, że nikt nie ma obowiązku edukować z własnej tożsamości, z własnych doświadczeń. Nie, jakby nie musimy być osobami aktywistycznymi 24/7. Tak, bo te informacje też są ogólnie dostępne. Wszyscy, jeśli nas ktoś ogląda, to ma dostęp do internetu, więc może gdzieś zacząć tych rzeczy szukać na własną rękę. W sensie to też nie jest tak, że nie możemy z nikim i nigdy rozmawiać o seksie, bo ja na przykład mam z moją najlepszą przyjaciółką, jestem w stanie zawsze po prostu jakby, jeśli jest potrzeba z którejkolwiek strony, żeby porozmawiać właśnie gdzieś tam na temat seksu i seksualności, to jest ta otwartość z drugiej strony. Natomiast my mamy to po prostu przegadane i my wiemy, że nam to absolutnie nie przeszkadza. Natomiast też uważam, że gdyby przyszedł do mnie jakiś mój dalszy kumpel czy jakaś ziomeczka, z którą nie mam tak ścisłych relacji, to by mocno zależało, czy czułabym się komfortowo w tej rozmowie. Więc tutaj też trzeba moim zdaniem zaznaczyć, że oczywiście jakby zdarzają się takie relacje, gdzie to jest coś totalnie normalnego i to też jest spoko mieć takie relacje, ale no właśnie, trzeba to, nie wiem, być może na przykład wcześniej ustalić, przegadać i mieć jakąś pewność ze strony swojego rozmówcy czy rozmówczyni. No znowu wracamy do konsentu tak naprawdę. Tak, no tak naprawdę wszystko opiera się na konsencie. Karolina, miałam wrażenie, że chciałaś coś dodać? Tak, ja chciałam coś dodać, w sumie myślałam. W ogóle to, jeśli chodzi o ten shaming, to pomyślałam sobie o takiej aktywistce brytyjskiej, Jasmine Benoit. Ona jest modelką bieliźniarną, po prostu reklamuje bieliznę, jest modelką specjalizującą się w tym zakresie jako modelka, fotomodelka. I ona często doznaje i beauty shamingu, i właśnie tego slut shamingu przez to, że pozuje w bieliznie. I to też jakby na przykład to znowu w tej aseksualności nie wyklucza ten aspekt, że na przykład nie będziemy jako asy, oprócz tego, że wiecznie shamingowane, to właśnie slut shamingowane, albo na przykład tylko slut shamingowane, jeśli na przykład jakaś osoba jest aktywna seksualnie i jest aseksualna. I też chciałam zrobić taki disclaimer do tej amatonormy, że to też jest, nie tylko zakłada, że te kontakty, ale również sam pociąg, że jakby wszystkie osoby czuły ten pociąg romantyczny i seksualny.
Funkcjonuje w ogóle bardzo dużo jakichś takich powiedzonek. Jedno z nich przywołam w opisie do zapowiedzi do naszej rozmowy, czyli o tym, że jeżeli klucz otwiera wiele zamków, to jest dobrym kluczem, a jak zamek może otworzyć wieloma kluczami, to jest złym zamkiem i tak dalej. Czy tego typu, też w jednym z podręczników to wychowanie do życia w rodzinie też padały takie porównania, że kobieta jest glebą, mężczyzna siewcą. Jak dużo jakoś, nie wiem, jak bardzo was otaczały, podejrzewam, że już nie teraz, ale wcześniej gdzieś jak bardzo was otaczały tego typu mądrości ludowe. Znaczy muszę przyznać, że jakby mi to też się kojarzy z wychowaniem do życia w rodzinie u mnie w gimnazjum, na które uczęszczałam, które było koszmarem. Podczas tych zajęć pani, która uczyła mnie również historii, opowiadała nam, jak to chłopcy myślą tylko o jednym i chodzi im tylko o jedno, i miałam takie poczucie, o mój Boże, to ja nie wiem, czy jakby na pewno znajduję się w właściwej grupie, bo ja też myślę o seksie. Jakby dlaczego próbuje się nam wmawiać, że tylko osoby męskie po prostu mogą mieć na przykład duży pociąg seksualny. Gdzieś pamiętam, że mimo że jakby byłam w dość młodym wieku, to wywołało to we mnie jakąś taką straszną niezgodę i zastanawiałam się, Boże, dlaczego ta osoba nam opowiada jakieś takie straszne bzdury? W dodatku gdzieś miałam poczucie, że jednak powinnam mieć autorytet, bo jest moją nauczycielką, ale z drugiej strony nie jestem w stanie w ogóle przyswajać tych treści, które padają, bo były jakimś takim totalnym zaprzeczeniem tego i co widziałam dookoła, ale też co odczuwałam. I wydaje mi się, że właśnie najwięcej takich bzdur usłyszałam na lekcjach do wychowania w rodzinie. No, na szczęście jest to teraz tylko jakieś dziwne i nie do końca przyjemne wspomnienie. Znaczy w ogóle w tym tekście, że chłopcy myślą tylko o jednym, jest w ogóle napakowane bardzo dużo bzdur naraz, nie? Bo to jest po pierwsze, że no, chłopcy na pewno są aloseksualni. Tak. Tak. Po drugie, że właśnie dziewczynki nie mogą na przykład mieć wysokiego libido, nie mogą odczuwać jakiegoś wysokiego pociągu. Ale w tym wszystkim zawsze i tak jest też przekonanie, że one ten pociąg odczuwają, no i bo naturalną konsekwencją to będzie przecież małżeństwo i dzieci. Chociaż chyba kobiety nawet nie muszą, nie? W tej wiesz co, narracji kobiety chyba nie muszą. Wydaje mi się, że nie do końca. W sensie to w ogóle nie było uwzględnione na tych lekcjach, że my możemy chcieć uprawiać ten seks. No ja pamiętam, że ja wtedy ja już wtedy byłam gwałtowaną osobą queerową, ale spotykałam się wtedy z chłopakiem z równoległej klasy i ta pani czuła się w obowiązku, żeby mnie przestrzec, bo on na pewno będzie chciał tego seksu, a ja na pewno bym go w ogóle w życiu nie chciała. I gdzieś tak też miałam poczucie, że jakby, jej, w ogóle co za bullshit, w sensie jakby dlaczego ktoś mnie w ogóle ostrzega przed chłopakiem, z którym się spotykam, szczególnie, że my wtedy chyba mieliśmy jakieś 13 lat, więc jakby nie uprawialiśmy tego seksu, ale już na wszelki wypadek, bo nigdy nikt nie wie, co się może wydarzyć, bo przecież chłopcy myślą tylko o jednym. No, miałam jakieś takie poczucie gigantycznego absurdu. Czy ty masz, Karolina, jakieś wspomnienia tego rodzaju? Ja mam wspomnienia właściwie takie dość żywe tak naprawdę, bo ja studiuję etnologię i pracuję w muzeum na wsi i tam jestem przewodniczką i tam często właśnie zwiedzających, którzy to też na przykład ze wsi, jednak gdzieś tam widać te różnice aglomeracyjne, skąd kto jest, chociaż w sumie nie zawsze, bo tam po prostu myślę, że przychodzi pewien typ turystów, to często mówię właśnie o takich rzeczach, że kiedyś to kobiety to była jak taka dobra gleba i można było je posiać. Kiedyś słyszałam taki tekst, że teraz takie wszystkie feministki. No jakby ja się tam muszę mocno powstrzymywać czasem w tej mojej pracy.
ale chociaż czasem czuję się tak rozłożona przez te teksty, że jakby nawet nie wiem, co powiedzieć. Ale to, co powiedziała Ania odnośnie tych stereotypów na temat męskich, kobiecych i w ogóle to, co już nakreśla ten binarność płciową oczywiście, to jednak chciałam dodać w ogóle w kontekście asów taką ciekawostkę, że to może gdzieś tam ten stereotyp wyklucza sobie niebinarny, ale to jakby jest trochę związane właśnie z tą binarnością płciową w ludzkich umysłach, bo często jest tak, kiedy mężczyźni się outują, osoby męskie, to jakby zostaje taki komunikat, ale ty nie możesz być asem, jesteś facetem, niezależnie czy jest osobą niebinarną, czy ma jakiś, nie wiem, męski passing niestety, czy coś, to usłyszy. A kiedy jest kobietą, czy osobą kobiecą niebinarną i się mówi, że się jest aseksualna, to wtedy ma takie, no tak, no bo kobiety tak mają. Także jakby nie widzą w ogóle jakby problemu z tym, no bo jakby, co to jest za problem? Przecież chłopa sobie znajdziesz, dziecko on ci zrobi, będziesz normalną, zdrową kobietą, będziesz żoną, no jakby okej, jesteś trochę dziwna, ale jakby nikt się o tym nie musi dowiedzieć. Tego typu rzeczy, co nie? Znaczy, w ogóle torba zdaniem... na głowę i myśl o Anglii, prawda? Znaczy w ogóle moim zdaniem jakby ta perspektywa niebinarna tutaj nie wychodzi, no bo gdzieś w tym właśnie jakimś takim szablonowym, stereotypowym myśleniu, że mężczyźni to popęd seksualny, kobiety to nie wiem, bycie jakąś glebą, no to w ogóle tutaj nie ma nic pomiędzy, w sensie myśląc właśnie w jakiś taki ramowy sposób, tak jak ta moja pani od wychowania do życia w rodzinie, tutaj nie ma nic więcej. Tutaj jakby nie ma żadnej dyskusji, nie ma w ogóle żadnego poddawania gdzieś tego i stawiania żadnych pytań, bo ona się mnie na przykład nigdy nie zapytała, czy ten, nie wiem, chłopak proponował mi jakieś rzeczy, których ja bym nie chciała, albo czy naruszał moje granice. Jakby to ja raczej miałam gorszą opinię niż ta osoba w szkole, w sensie byłam raczej taka skora do kłótni i tak dalej. Ten chłopak był raczej takim cichym, spokojnym chłopcem, który sobie siedział i czytał książkę pod ścianą na przerwą. Ale z góry było założenie, że tutaj na pewno będzie coś nie okej. I to jest takie jakieś stereotypowe myślenie i moim zdaniem uwłaczające w ogóle dla wszystkich ze stron. Dla jakby osób każdej orientacji, no bo gdzieś jesteśmy wpychani po prostu na maksa w jakieś takie szufladki i nie wiem, być może dla tych osób jest po prostu tak bezpieczniej. Jakby jest założenie, że jakby jest binarny podział płciowy i wszyscy są heteroseksualni. Tak. Myślę, że żeby tutaj zapytać ciebie najpierw, czy on nie przekroczył jakichś granic, to by trzeba było przyjąć koncept stawiania granic. I żeby powiedzieć, że możesz się nie zgodzić, to by trzeba było trochę też nauczyć o konsencie. Polska szkoła sobie nie do końca z tym radzi. Ja bym chciała też przypomnieć w ogóle osobom, które nas oglądają, że bardzo zachęcamy do komentarzy, do zadawania pytań też. To jest świetna okazja, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie aseksualności, aromantyczności, w ogóle seksualności, bo tu mamy dwie specjalistki, także myślę, że jak nie jedna, to druga, ewentualnie obie chętnie poodpowiadają na pytania. I jestem też ciekawa na przykład jakichś takich w jakimś sposób zaskakujących przekonań, jakie mają osoby, z którymi przyszło wam rozmawiać, czy prywatnie, czy gdzieś w jakiejś sytuacji zawodowej. Ogólnie szeroko pojętym temacie seksualności. Jakieś takie, nie wiem, mity, dziwne przekonania. Na przykład ostatnio ja trafiłam na to, że płeć dziecka zależy od... jest taka relacja miesiąc poczęcia, a wiek matki. I autentycznie cała taka tabelka po prostu rozpisane jak wtedy, kiedy będzie dziewczynka, kiedy będzie chłopiec. Oczywiście pod tym połowa komentarzy u mnie się zgadza. Tu wchodzimy w ogóle w jakąś statystykę i wszystko, więc ja tu mam alergię na takie rzeczy. Ale wiem, że funkcjonuje bardzo dużo takich dziwnych przekonań. Więc jestem
bardzo ciekawa, na jakie wy trafiłyście. Ja mogę zacząć w sumie, bo od razu mi się przypomniało, kiedy się mówi o seksualności, jakby no, trochę w tym siedzę, to jest mój temat, bo jakby Ania wszystkie inne ogarnia, to często jak się mówi o tym, że jest się asem, aską, osobą seksualną, to jakby i mówisz, że jesteś queerem przy okazji, to jakby ludzie zaczynają się kłócić z tobą, że ty nie jesteś queerem, bo ty jesteś aseksualny i ty jesteś najczystszy ze wszystkich. Co oczywiście sprawia, że te queery to są takie najbrudniejsze, hetero to gdzieś takie gdzieś po środku, a my to po prostu anioły, co nie? Jakby i w ogóle nie wiadomo, jak się z tego odnieść, bo no bo co masz powiedzieć? Jestem aniołem, tak? Jestem Bogiem, jestem boginią. Nieskalaną. Jakby to jest po prostu takie zabawne. Jakby to pierwsze nas trochę upłupia, no bo jakby jesteśmy dziećmi i jakby to nie jest tak, że my jesteśmy jakby, nie wiem, nawet jak ktoś jest powiedzmy nieprzychylny, to nawet taka osoba jakby to nie jest tak, że ona jakby jest aniołem, to jest cokolwiek. I że to nie jest tak, że ja nie mogłam nigdy orgazmu. Ja swój pierwszy miałam w ogóle, to jest mój outing w tym kontekście, miałam kiedyś raz, jak robiłam brzuszki, to mi się przydarzyło i wiem, jakie to jest uczucie. I jakby, jak słyszałam kiedyś taki komunikat do mnie, że ty jesteś nieskalana i że ty nie wiesz, jakby nie znasz tego zakazanego obozu, to ja myślałam, że parsknę totalnie, bo jakby nie wiedziałam, co powiedzieć. Także to jest coś, co się czasem spotyka w kontekście asów, właśnie taka upupianie i takie, że my jesteśmy najgorsi, bo tacy dziwni, ale też najlepsi, bo tacy najczyści. Bo to jakby to jest dużo jakby też do rozpakowania, bo to jest to takie skojarzenie też, że seks jest czymś brudnym i czymś jakimś takim, że osoby nie wiem, wchodzące w jakieś zachowania seksualne są później jakoś skalane po prostu. I z tym bardzo dużo też mam wrażenie, że z tego punktu wychodzi bardzo dużo jakichś też krzywdzących przekonań i podważających bardzo często tożsamości w ogóle osób, bo tu pozwolę sobie jakby też kolejne jakieś takie dziwne przekonanie, to znaczy kobieta, która miała jakiekolwiek doświadczenia seksualne z mężczyzną, nie może się nazywać lesbijką, niezależnie od tego, że czuję pociąg wyłącznie do osób kobiecych i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy, jeżeli masz jakiekolwiek jedno doświadczenie seksualne z mężczyzną, to już ci nie wolno. To też mam wrażenie, że to jest wynika trochę... Jesteś skalana. Jesteś skalana, tak, skażona. Kiedyś słyszałam takie określenie, że jesteś skażona penisem. Myślałam, że to sobie wymyślam, ale... nie, naprawdę, jakby naprawdę to słyszałam, także... Myślę, że rozbrójmy takie rzeczy śmiechem. Ja myślę, że potrzebujemy tego. Tak, trzeba się po prostu z tego śmiać, bo to są rzeczy no strasznie absurdalne, ale właśnie to jakby to jest w dalszym ciągu takie mega mocne zaprzeczenie sekspozytywności, w sensie jakby ocenianie takie maksymalne właśnie o to, jak nigdy nie miałaś seksu, to jesteś po prostu taka najczystsza. Dlaczego ktoś się czuje w tak wysokiej pozycji, żeby wydawać w ogóle jakieś osądy względem innych osób. To jest dla mnie gdzieś bardzo niezrozumiałe. I to też jest przemocowe. Zakłada, że osoba seksualna oczywiście tego seksu nigdy nie miała, albo nie miała nigdy w ogóle żadnej przyjemności, mimo tego, że, jak mówię, mi się teraz przydarzyło, jak po prostu ćwiczyłam, robiłam brzuszki i się mi spięły mięśnie macicy. I to było takie po prostu nagłe, się przydarzyło i jakby wiem, jakie to jest uczucie. I mi było bardzo niezręcznie w ogóle, bo to było dla mnie, też była wtedy młodsza i jakby miałam tak w głowie tyle myśli, miałam i to, co się wydarzyło z tymi ćwiczeniami. I miałam jakby ten komunikat w ogóle, jakby, no, że jest najczystsza i to osoba mówiła z dobrą intencją, że mi powiedzieć, że jaka jestem super. I miałam takie, jak mam się do tego odnieść, co nie, po prostu jakby to było, ale też czułam, że to jest nie fair wobec innych, jakby miałam, bo wiecie, w sumie z jednej strony, a to było też w takim wieku byłam, że to nie jest tak, że każdy musiał, nie wiem, być jakieś doświadczenie seksualne i orgazm, jakby ja jakby już miałam takie, kurde, co ja mam powiedzieć.
Tak, no bo jakby to nigdy nie jest okej okay i zawsze jak kogoś oceniamy, szczególnie pod jego względem jakichś doświadczeń seksualnych, niezależnie od tego, czy one są, czy nie, to zawsze jest to w odniesieniu do innych. I zawsze jest to porównywanie, zestawianie i to jest strasznie nie okej, okay, bo jakby no mamy prawo podejmować autonomiczne decyzje w zakresie tego, jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie seksualne. I jak mówię, póki jest konsent, no to nie powinno to gdzieś w ogóle pozostawiać żadnych złudzeń, że to jest tylko i wyłącznie nasza sprawa, ewentualnie naszej osoby partnerskiej. Także, no ja tych różnych stereotypów mam strasznie, strasznie dużo. To ja jeszcze tylko uzupełnię, myślę, że to też ważne, żeby to wybrzmiało w tej naszej rozmowie, że nie ma szans na to, że niezależnie od tego, ile mamy doświadczeń seksualnych, czy odczuwamy pociąg, czy nie, to jest nieistotne, bo my zawsze przegramy w tym. To znaczy, jeżeli ktoś uważa, że ma prawo nas oceniać, to nigdy nie będzie wystarczająco dobre. Znaczy my nigdy nie będziemy wystarczająco dobre, bo będziemy mieć tych doświadczeń za mało, albo za dużo, albo za często, albo za rzadko, albo nie takie jak trzeba. Trzeba oczywiście w dużym cudzysłowie, to znaczy jak trzeba w przekonaniu osoby, która nas ocenia. I też dlatego w ogóle teraz skupiamy się dość mocno też na seksualności, bo często się właśnie mówi w tematach sekspozytywności o tym, że możesz się umawiać na przykład na seks tak na raz i to jest okej, okay, i nikt nie ma prawa oceniać się z tego powodu. Ale jak będę mówię, przegrywamy trochę zawsze, to znaczy też przegrywamy, no jakby po prostu nigdy, jeżeli ktoś czuje, że ma prawo nas oceniać, to my nigdy nie będziemy wystarczająco dobre. I myślę, że to jest ważne, żeby o tym pamiętać i żeby nie próbować po prostu za wszelką cenę jakoś sprostać cudzym oczekiwaniom, bo to się nigdy nie uda w żadnym temacie, w żadnym zakresie. No i też tak naprawdę nie ma co do tego moim zdaniem przykuwać jakiejś szczególnej uwagi, bo tak naprawdę co mnie obchodzi, co ktoś myśli o moim życiu seksualnym, jeśli w nim nie uczestniczy. Jeśli nie jest żadną stroną, no to nie za bardzo zapraszam do rozmowy, bo naprawdę nie ma o czym. Także, a z jakichś mitów czy dziwnych teorii, no to że przy seksie oralnym nie może dojść do zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, to jest coś, co jest wyłączane przez osoby wszystkich płci, moim zdaniem, że jakby, no niby jest to rodzaj seksu, no ale tak, no jakoś można po prostu bez żadnego zabezpieczenia i nic nam nie grozi. I to jest bardzo częsty temat moich rozmów z różnymi osobami u mnie w pracy, dlatego też przygotowałam sobie. Będzie prezentacja. Tak, będzie prezentacja, ponieważ jeśli uprawiamy seks z osobą z penisem, no to bardzo szeroko na rynku dostępne są prezerwatywy smakowe. Te wersje smakowe są przystosowane tylko i wyłącznie do uprawiania seksu oralnego. One zazwyczaj mają jakieś tam śmieszne kolorki, mogą mieć jakieś owocki czy inne jakieś takie rzeczy, jakiego smaku i zapachu są, więc one są tylko i wyłącznie do seksu oralnego, bo są zdecydowanie cieńsze niż wszystkie inne prezerwatywy i przez to, że są smakowe, to mogą uczulić osobę z waginą przy takim kontakcie pochwowym. I zachęcam do używania ich, bo tak jak mówię, no jakby to też jest kontakt seksualny i i tą drogą też po prostu może dojść do zakażeń różnymi chorobami i coś, co jest mniej dostępne na rynku w Polsce, natomiast zazwyczaj one są dostępne w sex shopach albo można je zamówić przez internet, czyli chusteczki lateksowe do seksu oralnego z osobą z macicą.
Co jest szczególnie istotne, to to, że one są, no właśnie, one są też taką barierą, ale one są generalnie super cienkie. One są na tyle cienkie, nie wiem, czy to będzie widać na kamerce, natomiast jeśli ją rozłożę i przyłożę palec, to widać moje linie papilarne. Więc to jest taka najcieńsza możliwa bariera, po prostu to jest zwykła chusteczka zrobiona z lateksu, rozkładamy ją na wargach sromowych i możemy uprawiać seks oralny bez ryzyka tego, że dojdzie do jakiegokolwiek zakażenia. A jeśli nie mamy możliwości zakupu takich chusteczek, to możemy wziąć prezerwatywę do seksu oralnego, rozwinąć ją, przeciąć zbiorniczek na górze, rozciąć ją wzdłuż i de facto mamy taką też chusteczkę lateksową, tylko po prostu trochę grubszą. I one też mogą być smakowe, ale też mogą być, być neutralne smakowo. W zależności od tego, jaka jest marka. Niestety nikt nie płaci tutaj za reklamę jakiejś konkretnej firmy. Także zachęcam po prostu do przejrzenia tego, co jest dostępne w internecie. Natomiast to jest jakby taki najczęstszy mit pojawiający się u mnie w pracy, że po prostu nie trzeba się zabezpieczać przy tym kontakcie oralnym, bo tutaj nie ma żadnego ryzyka. Jest, warto o tym pamiętać, warto się regularnie badać i jest to ważne. Nie wiem, co jeszcze z innych mitów. Na przykład to, że geje mają większe ryzyko zakażenia wirusem HIV. To jest super popularny mit, który ma absolutnie w sobie 0% prawdy, ponieważ jeśli osoby uprawiają seks analny i używają do tego prezerwatyw przystosowanych do seksu analnego, to niezależnie od swojej orientacji mają takie samo mega zminimalizowane ryzyko możliwości zakażenia tak naprawdę każdymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. No i jest jeszcze trochę takich, jak na przykład, że trzeba sobie przemyć cipkę kolą w zabezpieczonym kontakcie seksualnym, żeby nie być w ciąży na przykład. To gdzieś jakiś czas temu usłyszałam w pracy. Bardzo mnie to zszokowało. Nie polecam tego robić, bo to nie jest zdecydowanie odpowiednie pH dla waginy i można doprowadzić do różnych infekcji i niestety nie zabezpiecza przed ciążą. Za to kola się świetnie sprawdza przy na przykład odrdzewianiu gwoździ czy innych rzeczy, które nam też urdzą, także jako odrdzewiacz tak, jako środek antykoncepcyjny nie. Nigdy. Nigdy. To zrobię taki przerywnik, jeżeli chodzi o mity. Ja myślę, że tutaj potężna dawka edukacji. Nie wiem, czy osoby, które nas oglądały, spodziewały aż takiej. Ale mamy pytanie. I Ania, to jest do ciebie, ale myślę, że możemy to rozszerzyć, bo pytanie, Ania, do ciebie jest takie, czy są jakieś książki dotyczące seksualności, które byś poleciła osobom queerowym? Ja myślę, że to też jak najbardziej pytanie do Karoliny w temacie aseksualności, zwłaszcza, że myślę, że w Polsce może być ogólnie ciężko jakąś taką literaturę odnośnie queerowej seksualności, więc wszystko jest na wagę złota. Czy coś kojarzycie, dziewczyny? Ja kojarzę bardziej jakieś takie... specyficzne, w sensie na przykład, nie wiem, znam publikacje napisane dobrze o seksie analnym, ale jakby to nie jest tylko i wyłącznie do tej społeczności queerowej, także nie wiem, czy mogę coś polecić, o dziwo. Myślę, to znaczy, ja też nie wiem, jaką książkę konkretnie miałem polecić na edukacji seksualnej. Tu myślę, że głowie, bardziej konkretnie w ogóle o aseksualności, bo to tak, ale jakby taka, żeby doedukować. Jeśli chodzi o seksualność, to po polsku jest jedna książeczka teraz wydana niedawno, Aseksualność, otwarta orientacja, i tam jest troszkę, ona jest tak napisana dość przystępnie, tam nie ma dużo naukowego języka,
i myślę, że można sobie do niej zajrzeć. A tak to większość publikacji jeszcze jest po angielsku. No z takich typowo seksualno-edukacyjnych książek to chyba jest tylko ta jedna. Tak, niestety. I polecasz. Ale polecam. I myślę, że nie jakieś może niedługo kolejne się pojawią. Także... No i tak naprawdę mogłabym raczej odesłać do stron dwóch organizacji, z którymi współpracowałam. Niestety to nie jest książka, tylko źródło dostępne w internecie, natomiast tylko właśnie, to jest też podejście raczej takie ogólne, niekoniecznie skupiające się tylko i wyłącznie na osobach queerowych. Natomiast to jest na pewno strona Stowarzyszenia Program Stacja, gdzie jest bardzo dużo rzetelnych i sprawdzonych informacji zarówno o chorobach i infekcjach przenoszonych drogą płciową, jak i trochę właśnie o seksie i seksualności. No i na pewno gdzieś tam szeroko jednak znany w Polsce sekset.pl. Tam też jest i kompendium wiedzy, ale też są różne artykuły w temacie i też ta perspektywa nieheteronormatywna jest tam uwzględniona. Tak, ja też wtedy jeszcze polecę szybko taki kanał na YouTubie Edukacja Seksualna prowadzona przez osobę z naszego stowarzyszenia Matę Gracę. Bardzo polecam, jest taki bardzo merytoryczny i myślę, że też na przykład to są takie też materiały, które można wysłać swoim rodzicom czy bliskim, które by gdzieś tam o tej stronie seksualnej jeszcze opowiadały o seksualności. Jest też taka aseksualna edukatorka, ona na TikToku na przykład ma takie właśnie filmy na temat aseksualności i seksualności, więc myślę, że tam też można uderzyć, jeśli chodzi o takie strony internetowe, szeroko pojętą przestrzeń internetu. Ania, może ty jeszcze jakieś kanały na YouTubie? Jakieś... Ja nie za bardzo jestem YouTubowa. Zastanawiam się, czy coś jeszcze, ale na ten moment nic mi nie przychodzi do głowy. No, zazwyczaj jak się mnie pytają osoby w pracy właśnie o jakieś polecenia, no to odsyłam do tych dwóch źródeł, bo raczej generalnie nie dostaję pytania o książki, raczej dostaję o coś pytania, co jest właśnie tak szeroko dostępne w internecie. I żeby nie trzeba było tego kupować. No właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, że kojarzę super książkę o seksie analnym, to jest Radość seksu analnego i to jest książka, która jest już na przykład nigdzie niedostępna w Polsce. W sensie jakby mniej więcej półtorej roku temu podjęłam bezowocne próby poszukiwania jej gdzieś, czy w e-booku, czy w papierze i po prostu cały nakład się rozsprzedał i nie ma wznowień. Ja musiałam sobie odkserować od koleżanki, której serdecznie dziękuję za pożyczenie tej pozycji, ale no tak. Może trzeba zbombardować wydawnictwo, żeby się postarali o jakieś wznowienie. Zdaje się, nie wiem, podejrzewam, że to jest to samo wydawnictwo, czy kojarzy tytuły, bo poza Radością seksu analnego jest jeszcze Radość seksu gejowskiego i Radość seksu lesbijskiego. Być może. Tak. Myślę, że tak by, bo kojarzę, że są jednym z bardzo niewielu na polskim rynku. Tak, tak naprawdę książek o seksualności queerowej tak naprawdę w Polsce nie ma za dużo. Może za kilka lat zacznie się to zmieniać i zaczną być tłumaczone albo w ogóle wydawane w Polsce, natomiast no nie jest to jakiś taki szeroki dział literatury u nas. Też mam wrażenie, że kwestia tego, znaczy może być trudno wydać w tym sensie, że prawdopodobnie duże wydawnictwa niekoniecznie mogą chcieć. A mam taką myśl, to taka zupełnie dygresja, natomiast jest pisarka literatury fantasy, która pisze, że wydaje cykl powieści wampirycznych z relacjami męsko-męskimi i ma ogromne problemy ze znalezieniem wydawnictwa.
bo jakby jasne powieści wampiryczne, które w pewnym momencie przecież były hitem i wszyscy chcieli to wydawać i wszyscy chcieli to kupować, jak najbardziej, ale już ten wątek męsko-męski, więc wydane jej to pod warunkiem, że na okładce po prostu pojawiła się informacja, że książka może zawierać treści nieodpowiednie po prostu dla osób niepełnoletnich i tak dalej. Także myślę, że jeżeli są problemy gdzieś nawet, znaczy, jeżeli są problemy w beletrystyce, być może też są problemy przy wydawnictwach specjalizujących się, nie na przykład w jakiejś literaturze poradnikowej. I bym się w zasadzie nie zdziwiła, szczerze mówiąc. Czy jakiś mit jeszcze? Bo tam coś, miałam wrażenie, że się szykowałaś do jakiegoś jeszcze. Sądzę, że już mi uleciało z głowy. W sensie tych mitów jest jakoś tak naprawdę naprawdę sporo. Mam wrażenie, że dużo z nich szczególnie u młodzieży dotyczy tego zachodzenia w ciąży. W sensie co zrobić, jeśli nie chce się zajść w ciąży. Pamiętam, że też jedna dziewczyna mówiła mi kiedyś, że trzeba spić ocet, żeby nie zajść w ciążę, w sensie po stosunku, nie? Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest antykoncepcja. Jeśli już jesteśmy w niechcianej ciąży, no to zostaje nam zastanowienie się nad tym, czy chcemy mieć aborcję. Zastanawiam się, co jeszcze. No, ja dwa lata temu dostałam pytanie, czy od seksu oralnego można zajść w ciążę. Nie można. No ale właśnie, jakby to jest ten case tutaj bardzo odbijający się, że tej edukacji seksualnej tak naprawdę nie ma w szkole, bo mamy przedmiot, który nazywa się edukacja do życia w rodzinie. I tam jest trochę o seksie, co może sugerować, że ten seks po pierwsze jest tylko w małżeństwie, po drugie, że ma służyć tylko spłodzeniu dzieci i tak naprawdę nie jest brana pod uwagę ani ta perspektywa tego, żeby ten seks był bezpieczniejszy, czyli żeby zadbać o to, bo to też chodzi moim zdaniem w seks pozytywności, żeby jednak dbać o siebie i o swoje zdrowie. W tym, że możemy mieć taki seks bądź nie mieć go, jaki chcemy, to ta tematyka profilaktyki zdrowotnej, seksualnej nie jest poruszana. Nie jest poruszana tematyka antykoncepcji. Ja nawet w szkole nie słyszałam o kalendarzyku, więc jakby w ogóle zero. No i moim zdaniem tu jest jakiś taki gigantycznie duży problem, no bo jakby nie oceniam tego, że te osoby się o to pytały, bo super, że się o to zapytały, natomiast no to pokazuje gdzieś, że kurczę, my naprawdę tego potrzebujemy, w sensie naprawdę po prostu potrzebujemy być może nawet nie do końca edukacji do życia w rodzinie, tylko potrzebujemy rzetelnej i sensownej edukacji seksualnej w szkołach, żeby jednak gdzieś czerpać te informacje, niekoniecznie z jakichś for internetowych, czy od koleżanki, która to słyszała, od koleżanki, która to kiedyś usłyszała na jakiejś imprezie, no bo to jednak są źródła no niezweryfikowane i możemy właśnie myśleć, że trzeba przemyć sobie cipkę kolą, żeby nie zajść w ciążę. Ja tutaj dorzucę mit. Myślę, że się zgodzisz, że funkcjonuje. To znaczy błona dziewicza i te hektolitry krwi przy jej przebijaniu i tak dalej. Tak, rozpracujmy to. Mamy jeszcze chwilę, rozpracujmy to, błagam. No to nie zawsze musi tak wyglądać. W sensie jakby w ogóle do... Nawet nie wiem, czego zacząć. Okej, to ja ci spróbuję ci jakoś pomóc. Najpierw case błona. Jakby, no bo funkcjonuje w przekonaniu, że po prostu, nie wiem, taką błonę bębenkową po prostu jest tkanka, nie, jakby zasłaniająca, którą trzeba po prostu przebić. No nie, generalnie to
To tak nie wygląda i to też chyba od tego w ogóle chciałabym wyjść, że to nie jest gdzieś tam w ogóle, no bo jednak dla niektórych osób ten pierwszy kontakt seksualny jest ważny i bardziej się skupiają na tej błonie niż na tym pierwszym kontakcie swoim seksualnym, który jakby to jest okej, jeśli jest dla kogoś ważny i to jest absolutnie okej, jeśli on nie będzie miał jakiejś szczególnej rangi, bo takie podejścia też osoby mają i jakby wszystkie są okej. I niektóre osoby właśnie są zawiedzone, że nie ma krwi, nie miały poczucia, jakby się coś przebijało, więc czy jakby były dziewicami przed tym pierwszym kontaktem, czy może nie były, a jakby też znam historię osób, które miały poczucie, że coś tam się stało z tą błoną dziewiczą i szły do ginekologa i jakby padało pytanie, czy ja już nie jestem dziewicą. Więc no to jest bardzo konstrukt kulturowy, wymyślony jednak, który no jednak trochę jednak służy szejmowaniu osób względem podejmowanych przez nie czynności seksualnych i jakby no tak, więc w ogóle przede wszystkim sugerowałabym, żeby gdzieś w ogóle oderwać ten temat od tematyki naszych pierwszych razów. I też jest niezależnie. To, tak językowo, w tej warstwie językowej to bardzo mocno, bo to jest, tak. Traci się dziewictwo, oddaje się cnotę. No i potem kończy się tak, jak ty, Karolina, wspominałaś, po prostu wręcz shamingiem. I tak, bo to jest bardzo ważne, czy już straciłaś dziewictwo, tak, jak rytuał. Jak to wikard, po prostu faktycznie coś tracisz, coś musisz oddać, jakąś część siebie. Boże, gdzieś widzę, trafiłam w internecie, słuchajcie, kiedyś na tekst o tym, że jakby w kobiecie w jakiś sposób taki mistyczny już do końca życia zostaje cząstka tego mężczyzny, z którym prawie po prostu straciła dziewictwo. Więc dlatego to jest ważne, żeby to był pierwszy, jedyny partner seksualny, z którym ona później będzie miała też dzieci, no bo skoro to zostaje na zawsze, to potem robi się niezręcznie. Ja też takie coś widziałam, w sensie widziałam takie badania naukowe, poniekąd naukowe, które świadczyły o tym, że kobiety, które były z tymi partnerami, z którym straciły to dziewictwo, tak było napisane, to właśnie one miały mniejsze prawdopodobieństwo rozwodu, i lepsze małżeństwo, mniejsze depresje i jakby takie oczywiście, takie całe skala, dlaczego tak najlepiej stracić dziewictwo z tą osobą, z którą oczywiście będziesz do końca życia, więc jakby wiem też, że nas takie jakieś próbuje się to wykorzystywać w jakieś dziwne, z jakąś dziwną metodologią, nie wiem w ogóle, jak on to mierzył, ale widziałam coś takiego kiedyś. W ogóle jakby o błonie dziewiczej, to jest moja historia z życia. Byłam pierwszy raz u ginekologa, bo miałam infekcję intymną, miałam 16 lat i jakby lekarz za nimi w ogóle zobaczył. Jestem w takiej małej miejscowości na Kaszubach, zapytał się mnie, czy używam tamponów. A ja powiedziałam, że czasem, no bo jestem aktywna fizycznie, wtedy jakby lepiej się czuję, jak mam tampon ubrany pod paskę, bo czasem się przesunie czy coś. To on mi powiedział, cytuję, że mam sobie włożyć do gardła wielką watę na 4 godziny i zobaczę, jak się potem będę czuła. I oczywiście też powiedział mi, że no pani już nie jest dziewicą, więc panią badamy normalnie, bo jakby ja nie wiem w ogóle, o co chodziło kiedyś jakby z tym badaniem, że jak byłam dziewicą, badana przez odbyt, nie wiem, dlaczego tak się robi, ale że ja już nie byłam, bo używam tamponów, zanim on to w ogóle ocenił, zanim zobaczył, to jakby to jestem już stracona. I powiedział, ale szkoda. Także to jest moja historia z pierwszej ręki. Znaczy tak, jakby lekarze też mogą mieć jakieś strasznie dziwne i przede wszystkim w ogóle nienaukowe poglądy, mogą to być też ginekolodzy. Niestety, i tutaj też można się odwołać do ginekologów powołujących się na klauzulę sumienia,
żeby nie wypisać komuś środków antykoncepcyjnych. No tak naprawdę moim zdaniem to jest totalnie patriarchalny wymysł jakiegoś właśnie takiego po pierwsze kultu tej czystości i dziewictwa, ale oczywiście tylko i wyłącznie u osób z waginami. Po drugie tej błony dziewiczej, która faktycznie to może się nam kojarzyć z jakąś wielką, grubą tkanką, która gdzieś tam siedzi i czeka, aż zostanie przerwana, co po prostu też mi się teraz kojarzy z tym takim staropolskim zwyczajem z wywieszaniem prześcieradła zakrwawionego po nocy poślubnej, że dowód. Akt się dokonał i jest to chwila wzniosła. Był to pierwszy akt. Bo to... Tak, tak, tak. No musiał być pierwszy, no stąd ta krew. Tak. I że gdzieś, no właśnie, że to jest jakby jakieś takie strasznie patriarchalne, no jednak pierdololo. I ciężko mi to jakkolwiek inaczej nazwać, bo po prostu dałabym temu jakąkolwiek powagę, a uważam, że to jest no jednak jest po prostu straszny bullshit. Pamiętajmy o tym, że gdyby to była rzeczywiście błona, jakby zdarza się rzeczywiście tak, że rodzą się dziewczynki, osoby z waginami, które mają rzeczywiście błonę, ale to wtedy trzeba iść do lekarza, bo to jest problem przy rozpoczęciu miesiączkowania. Jakby gdzieś ta krew menstruacyjna musi uchodzić, gdyby to była rzeczywiście błona, którą trzeba przerwać, to na tym etapie wszystko by się posypało. Ja bardzo lubię, gdzieś trafiłam na próbę przeforsowania nowego określenia jako korona waginalna. Myślę, że nazwanie po prostu koroną jakoś tak w ogóle odwraca całą perspektywę. Całkiem mi się to podoba. Prawda? I to już nie jest to, że oddajesz po prostu jakimś, to musi być mężczyzna jakby oczywiście, ale oddajesz mężczyźnie po prostu jakieś swoje dziewictwo, tylko nie, to jest twoja korona, jakby po prostu każdy może być księżniczką. Możesz oddać swojemu tamponowi. To jest też jest taka opcja, jak się tego dowiedziałam. Podkreślmy jakby, nie, to nie jest wszystko prawda. No ciekawa jest jakby ta ilość mitów, ale to też tak naprawdę cieszę się, obserwując od kilku lat taki trend, w którym ludzie mówią, że mieli seks. W sensie, że mieli jakby seks ze sobą, jeżeli nie tam ktoś coś komuś oddaje, tam jakieś kwiatuszki czy inne niestworzone rzeczy, tylko po prostu jakby, że ma się seks, można go mieć, można go nie mieć, ale że generalnie jednak no właśnie, mieliśmy seks, gdzieś stawia, wyrównuje te granice między tymi osobami, nie zawsze muszą być też dwie osoby, i też niezależnie od płci jednak jest zachowany jakiś taki w miarę zdrowy językowy balans. Dobra, zbliżamy się sobie do końca. Czy chcecie coś jeszcze dodać, czy coś jeszcze nie padło, a chciałybyście, żeby wybrzmiało tutaj? Ja bym jeszcze raz chciała tylko zaapelować, żebyśmy naprawdę nie oceniali i nie oceniały innych zachowań seksualnych osób, jeśli nas nie dotyczą, jeśli faktycznie są z konsentem, bo ani to nie jest spoko, ani to tak naprawdę nie jest nasza sprawa. I wszystkie osoby mogą mieć tyle seksu, ile chcą, mogą nie mieć go wcale, mogą mieć go bardzo mało, mogą mieć seks waniliowy, mogą mieć seks fetyszowy i to jest tylko i wyłącznie ich biznes. Czyli co, kończymy z tym, że możemy mieć seks, możemy nie mieć seksu, możemy mieć pociąg, możemy nie mieć pociągu i niezależnie od wszystkich tych czynników zawsze jesteśmy wystarczająco dobre. I żadna z tych rzeczy absolutnie nie świadczy o naszej wartości.
Dokładnie tak. Dobra, to co? Z tą myślą zakończymy. Ja chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za tę rozmowę. Myślę, że to było takie półtorej godziny wiedzy, która się nie mieści przez lata w szkole. Także quality bardzo. Ja pozdrawiam moją panią od edukacji do życia w rodzinie. Pozdrawiamy wszystkie osoby, które kiedyś się starały. Nawet tak im nie wyszło. Wciąż jeżeli osoby, które nas oglądały czy na żywo, czy w jakimś innym terminie i ktoś by chciał o coś zapytać, to myślę, że śmiało można wciąż w komentarzu. Będziemy gdzieś tam zerkać, czy coś się nie pojawia i w razie czego też odpowiadać na pytania. I na sam koniec dla osób, które się spóźniły i nie widziały animacji na samym początku, to zapraszam do obejrzenia tej animacji raz jeszcze. Dziękuję Wam wszystkim za udział i do zobaczenia następnym razem. Przed nami jeszcze jedna ostatnia rozmowa. Dzięki wielkie. Dzięki. Ej, dziewczyny, patrzcie, ale świetny facet. Weź, napisz do niego. Ja ostatnio trafiłam na super typa. W opisie miał, że nie szuka niczego poważnego. Ja akurat miałam wolny wieczór, więc przesunęłam w prawo. I co? Zaczęliśmy gadać i umówiliśmy się za kilka godzin. No, niezły był. Mieliśmy super seks. Po tym już go nie spotkałam, ale było ekstra. Facet na jedną noc? Szczerze? Ja bym tak nie mogła. Trzeba się szanować. Ty też tak masz? Wmawia się nam, że uprawiając seks bez zobowiązań, stracimy godność. Mamy tego dość.